Siemano, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Sol. Nieważne, płyniemy sobie na tą wyspę. Znaczy, w sumie nie wiem, czy chcę płynąć na nią, bo bardziej bym sobie chciał popłynąć na otwarte morze. Znaczy, płynę tutaj, bo nie widzę na razie punktu zaczepienia po lewo żadnego, czyli żadnej wyspy. Chociaż tam może coś jest, dlatego tu sobie sprawdzimy. Nadal szukamy wioski piratów. Niestety nie mogę jej nigdzie znaleźć i się boję, że na przykład ona się nie spawnuje i mi wtedy będzie bardzo smutno. No ale zobaczymy. Zobaczymy, co będzie. Co będzie, to ma być. Chociaż nie, popłynę następnym razem tam. Albo tu. W sumie nie wiem, gdzie ja chcę płynąć jeszcze. No tu nie wygląda, jakby był jakiś fort piratów niestety. Albo wioska, albo cokolwiek. No wygląda to jak kolejna wyspa, na której nic nie ma. Także mam pomysł. Płyniemy, tak jak powiedziałem, płyniemy tam. Zobaczymy, co tam będzie. Na razie nie widać kompletnie żadnej wyspy. Czy to będzie podróż bez końca, czy jednak na coś natrafimy. Przekonamy się, sam nie wiem kiedy, ale na pewno się kiedyś przekonamy. Oto będzie nawet dobry kierunek. Czekajcie, czy ja płynę? Czy ja płynę prosto? Chyba, żebym nie trafił po prostu w tą wyspę. Okej, odbijemy troszeczkę. To była po prostu kolejna wyspa, na której znalazłbym paru piratów, a przecież my mamy inne cele. O, tam, dobra. Już zmieniamy kurs. Zmieniamy kurs na tą wyspę. Okej, muszę pamiętać, że tu i tam prosto. Dobra. Później będę jakoś musiał odnaleźć ten statek, jeżeli... No super. Jeżeli będę miał już materiały na naprawę. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Okej. Od razu będę mógł sobie zobaczyć tą wyspę. Może rzeczywiście coś tu się ukryło przed moim wzrokiem, ale na razie nie sądzę. Po prostu wyspa, parę palm, paru piratów, ogniska, jakieś złoża rudy i innego syfu. A dlaczego nie chcę też wydobywać tego wszystkiego? Bo wiem, że to jest nudne, także... Kurde, boję się, że właśnie robię jakieś kółko takie, że tutaj nic nie znajdę. Ale okej. Mapa. Czy ja mam mapę albo cokolwiek, co by mi pomogło? Strony journal. Okej. If you are looking for more direction, there are number of bla bla bla. No właśnie. No, oni mówią, że mam znaleźć wyspę. No, super. Znajdź wyspę, powiedzieli. Wow, co ja w ogóle robię? Ja się kręcę w kółko. Dalej, ja chcę tam. Halo. Dobra. I teraz płyniemy na wprost. Nie, no kurde, no nie umiem tym sterować nawet. Okej, tak. I tak. Starczy. Dobra, powiedzmy, że na tą wyspę. Chociaż i tak mnie znosi. No także tak sobie będziemy płynąć. I w końcu trafię pewnie na tą, najpierw. Ale zobaczymy. No tu to wygląda z daleka jak takiej właśnie mury. Ale to wiem, że to jest po prostu rozmazana grafika. Także nie jest to, czego szukamy. A zobaczcie, tutaj w ogóle nie ma żadnych wysp już. Trochę creepy. No ale cóż. Dobra. Co my mamy tu jeszcze? Crafting. O! O! Ej, pamiętacie? Oh shit. No i super, i znowu mnie zniosło. Ej, ta wyspa nie chce, żebym ją odwiedził. Pamiętacie, jak ja znalazłem to X na... Bo ja nagrywam te odcinki z wyprzedzeniem jak coś. Także nawet jeżeli mi to napisaliście, to ja zapomniałem. Znaczy nie ogarnąłem jeszcze tego. Nie przeczytałem. Pamiętacie, jak znalazłem ten X na ziemi? Kurde, i to było... Mogłem zrobić sobie... z tego ciekawe rzeczy. Mogłem sobie zrobić łopatę. Okej, okay, salt boat. Aha. Ej, no kurde, o co chodzi z tą wyspą? O co chodzi? Znaczy mogę sobie zbudować statek z tego co widzę. Chwila, jak to szło? Ile potrzebuję? Chwila, czekajcie. Ej, nie, dobra, ta wyspa nie chce. Ej, serio, jakoś porąbana wyspa. Nie mogę płynąć prosto na nią.
What? Ok, i teraz płynę. Dobra, są trzy wyspy już. Nie, 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 nie. W tamtą stronę. I teraz tak. Dobra, płyniemy. Troszeczkę pod kątem może. Ok, teraz płynę na pewno. Chcę zobaczyć, jak zrobić tą lepszą łódkę. Sailboat, hardwood i 4 cloth. Ok. Okej. Sobie zrobimy sobie tą łódkę. A, 7, tak? No, to sobie nie zrobię. To potrzebuję jednego drewienka. Czyli w sumie nie tak dużo, dobra. Mam nadzieję, że udamy się na tą wyspę. Ale jeżeli zrobimy nową łódkę, to może po pierwsze będziemy szybciej pływali. Po drugie będzie lepiej się tym sterowało. I zobaczymy, co będzie po trzecie. Ok. Mam nadzieję, że to nie jest na przykład początkowa wyspa, na której zaczynałem grę, bo się zdenerwuję wtedy. Ale nie, raczej nie. Flag can be placed. Ok. Tu, jeżeli będę sobie robił jakieś miejsce, w którym będę miał wypocząć albo cokolwiek, to wtedy to mi się przyda. Ok, teraz już widzicie, bez problemu mogę na tą wyspę popłynąć. Wcześniej były jakieś problemy, nie wiem. Nie wiem dokładnie, o co chodzi. Te wyspy wyglądają, jakby były wszystkie połączone. Ale wiem, że tak nie jest. Ok, płyniemy na wprost. Na wprost. I co tu będzie? Czy będzie kolejna wyspa, na której znajdę paru piratów, skrzynkę, której nie będę mógł otworzyć, dopóki nie będę miał klucza i inne rzeczy? Chociaż nie, dobra, i tak nie wiem, na którą wyspę jeszcze, bo jestem po środku w sumie. Na którąś wyspę przybijemy, aby znaleźć jedno hardwood i będę miał nową łódkę. W sumie brzmi jak plan to. Także zobaczymy, co z tego będzie. Bo na takiej tratwie, no to... Wow. Na takiej tratwie no, średnio się pływa. O co chodzi? Halo? Ej, łódka mnie zostawiła. Łódko! Ej, serio, łódka mnie zostawiła. Dzięki. Jaka franca zostawiła mnie? No, łódka chciała mnie oszukać. Wyrzuciła mnie za burtę. Oszukańcze łódki, o co tu chodzi? Dobra, chyba na tej wyspie nie byłem, chociaż wszystkie one wyglądają dokładnie tak samo. Także jest to pewien problem. Malutki, ale jest. Okej, znowu mnie znosi. I pyk. Dobra. Zobaczymy, czy tu będzie hardwood. Hardwood. Dobra, i później idziemy sobie tam. I zobaczymy. Pyk. Już mogę. Dobra. Wbijamy na wyspę. Dokładnie wygląda tak samo jak tamta, bo muszę pod górkę iść. Wezmę sobie mieczyk. Okej, jestem gotowy. Hujo. Dobra, w sumie idziemy tylko po drzewo. Nic więcej, nie chcę się z nikim bić. Naprawdę nie chcę się z nikim bić. A wiem, że tu może być pewien problem z tym, bo oni będą się chcieli ze mną bić. Nie ja z nimi, ale oni ze mną. Dobra. No co, wyspa. W sumie na razie nic nie znalazłem, kompletnie nic. Także czekajcie, może sobie rzeczywiście coś zjem. Dobra, i życie mi się chyba będzie przywracało. Przynajmniej mam taką nadzieję. Tu mam jakiś kamyszek. No nie wiem, no... Tu nic nie ma, naprawdę tu nic nie ma. O co chodzi w tej grze? Czemu inni mogą odnaleźć fajne rzeczy, a ja nie mogę? O, znalazłem jelenia. Tak, no o to mi chodziło właśnie. O to mi, kurde, chodziło. Dobra. No halo, już się zatrzymaj. Co ty tu? Dobra, dziękuję. Zabiłem jelenia. Fajnie, kolejne polowanie na jelenia uważam za zakończone. Tylko co mi po zabitym jeleniu, skoro ja nie mogę znaleźć jednego drzewa. Okej, wydobywam sobie surowce jak w Minecrafcie. Wow, to wygląda jak pajęczyna przez chwilę. Nie wiem dlaczego. No to jest hardwood, to. Ale tego nie mogę ściąć w żaden sposób, bo siekierki nie mogę zrobić. Nawet pokażę wam. Crafting journal. Możemy sobie łopatę zrobić. Flagę.
Możemy sobie zrobić z nich, z tych jeleni, jakieś itemki. Trapwire to nie wiem co to było. Jakieś coś mi się kojarzy. Basic potion. O, potki możemy robić. Okej, mogę zrobić takie rzeczy. Dobra, fajnie. Fajnie, naprawdę bardzo się cieszę, ale o, okej, przynajmniej wiem, do czego teraz zbieram te roślinki, bo mogę po prostu z nich zrobić potki. Jakieś podstawowe potki, tylko muszą być tego samego rodzaju. O, w sumie zrobię sobie jakąś potkę. Czekajcie. Pyk, pyk. Ojojojojoj. Okej. I co mi to da? Czy umrę od tego? Za chwilę się przekonamy. Czy to będzie... Wow, proszę, dajcie mi wejść. Ej, serio, na tym... Szukam teraz jednego hardwood. Znaczy, twardego drzewa. Żelaznego. Nie wiem, jak to przetłumaczyć tak, żeby fajnie to brzmiało, bo twarde drzewo to... Tu nic nie ma. Nie wiem, o co z tym chodzi. Dobra. Ale my lecimy. Lecimy, lecimy, kurde, tutaj. O, mamy drzewo, ale nie to, którego potrzebuję. Wood. Zwykły, ale da się przerobić. Jest, hardwood. Zarąbiście. Okej. Idziemy sobie stworzyć nową, zarąbistą łódkę, która doprowadzi mnie na pewno tam, gdzie chcę. A nie, ty mnie już nie doprowadzisz. Idź sobie, idź. Nie potrzebuję ciebie. Dobra. C. Oj. C, 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 C. Pyk, pyk. Dobra, mamy nową łódkę. Dzięki. Dzięki, dzięki, dzięki. I B. Okej. Mała łódeczka. W sumie ona ładnie wygląda, naprawdę. Ładnie się prezentuje. Także co? Spróbujmy. Halo. Mogę na nią wejść? Dzięki. O. No i ej, mogę sterować łódką. Dobra, mogę sterować łódką? Okej, no i takie coś to ja rozumiem. Dobra, tak to ja mogę sobie pływać. I zobaczcie, pyk. Ładnie sobie korygujemy kurs. Troszeczkę w lewo bym poprosił, w lewo na maksa. Patrzcie. Nie wiem, gdzie tu, jak zobaczyć, czy płynę na przykład prosto. Okej. Dobra. Dobra, i to już rozumiem. To mi się już zaczyna naprawdę podobać. Zobaczymy, co będzie na tej następnej wyspie. Może rzeczywiście, jak już znalazłem, znaczy zrobiłem łódkę. Jasne, to tamtej nie naprawię teraz, ale czymś takim to aż fajnie będzie się teraz podróżowało. To nie będzie, wiecie, masakra co chwilę zmieniać, to zmieniać, tylko takim czymś mogę już podróżować po tych wszystkich morzach. I zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Wow, ale... Dziwne rzeczy. Dobra, także na razie dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zrobiliśmy łódkę, zrobiliśmy potkę, którą sobie może teraz wypiję. Czekajcie. Zapiszę sobie grę, żeby nie było, że ta potka... Okej. Poison. Czy ja właśnie umrę? Ej, serio, czy ja dałem sobie truciznę? Oh, god. Dobra. Okej. Spokojnie. Panujemy nad emocjami. Także zbliżamy się do kolejnej wyspie. Wyspie, a co będzie na tej wyspie? Przekonamy się już w następnym odcinku. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć i do zobaczenia. Pa, pa.